No to jest strumień, to Rudzica. I na ekspresówkę się wyjeżdża później na Cieszyn, na górę. Zamek w Kończycach. Chodź, nakręcij nos, chodź. Nakręcij nos ten na chwilę, jak jadę na zamku. Czekaj, żebym nie widział, wiesz, ale... A tu będę widział, chodź. Może tu tobie pojadę. Mierzymy metra? Nie ty. Dziewięćdziesiąt. Joj, no tak, Robert. Nie zróbmy kogo. Joj, no tak same, popatrzcie. O. No. To wszystko widać. Że on ma. Jest byko. Faktycznie. A więc, panowie chcą objąć tego cienkiego dęba, który ma ile? 400 czy 700 lat? 90 centymetrów, 750 lat. Ale on nie jest najstarszym dębem. Ani Bartek też. Nie najstarszy, nie. Tamtego najstarszy, dwa lataśmy trafili właśnie. No, ja. Dwa są tam. Jeden ma 780. Ja. Drugi jest jeszcze starszy. Ciekawe, ale ten to pięknie jest zachowany, a tamte mają same raki też. Ale na Śląsku najstarszy, już on tam w internecie pisze, ten dom jest najstarszy na Śląsku. A na Śląsku? Nie w Na Śląsku, nie w Polsce, na Śląsku. No, tak? obok zaraz, dokładnie. Aha. W wigocie kołczowym. Położenia wiernej. Służy.
w Bielsku Białej zapisy, że folwark murowany w końcu Angielką ich 1760. Poprzednio był tu w tym miejscu folwark drewniany. Właścicielem folwarku i zamku poniżej była hrabina Thun Hohenstein. Hrabina to ciekawa w ogóle jest bardzo postać. Jako młoda osoba szybko zmarli jej rodzice i wuj, który zajął się wychowaniem hrabiny, wysłał ją do Austrii, bo wtedy dzieci wysyłało się ludzi bogatych albo do Austrii, albo do Paryża, albo do Wiednia, albo do Paryża. I hrabina kształciła się w Wiedniu. Proszę sobie wyobrazić, że po skończeniu szkół, jakie to wtedy były tam dostępne najwyższe w Wiedniu, hrabina była pierwszą partią, jeżeli chodzi o zamąż pójście we Wiedniu. Chodzi o urodę i bogactwo. Hrabina miała po tej stronie i... Widzisz? A, no to pokoje. Agroturystyka to jedno z nich. To ja powinien być taki zamek kochałcika. Antek, tu co? Nie wiem. Ja się położę ten klimat. I te szafy, że szafy taką. Poszło? Ola. A austriacka była taka. Nie? Nie, ktoś może zgadnąć, co to jest? Jakiś młynek? Młynek. Do czego to służyło? Coś się sypywało? Siemię lniane sypało się i się kręciło, a tu wyciekał olej. Tu ciekawostka, ta rzecz to jest resztka, tutaj folwark był połączony z zamkiem rurociągiem drewnianym, a to jest złączka dwóch rur, rury były w środku wypalane, dębowe, a to jest złączka dwóch drewnianych, bo jakśmy kopali, to się odkopały, to drewno się odleciało, ale tyle zostało. I złota się nie znaleźli. Złota nie znaleźli. Może chodzi, to chciałem powiedzieć, zamek. Ja kupiłem 5 lat temu drzwi z zamkami i wszystkie już się zepsuły. Proszę zobaczyć, ten ma 100 lat i dalej chodzi. Dalej się zamyka. No to był prosty mechanizm zawsze. Korprasza pustą. Gdzie jest? To jest mikser przedwojenny. To się wkładało do garka glinianego i się kręciło. To jest przedwojenny mikser. To jest dusza. To się wkładało do ognia, nagrzewało się do czerwoności, wkładało się do tego i się prasowało. Jeszcze pani tu załebunia, to już się tak wlewało. Jak pan to przejął, to tu jeszcze była ta stajnia. Stajnia typowa. Była tutaj. Tutaj po wojnie, jak hrabinę rzucono, było krótko Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, a następnie przejęła to Państwowa Stadnina Koni Ochaby. I do 1997 roku była tutaj stadnina Ochaby. W momencie, gdy Rakowski cofnął dotacje państwowe do... Tu była bora, a tam był czworobok, tam stodoła, która została ukradziona w 2005 roku. Ukradziona. Wiesz, pan był gospodarzem? Nie, jeszcze nie byłem. Aha, bo 2008 pan był. Pytałem się ludzi... U góry jest 12 pokoi. To jest najstarsza część domu, 1770 rok. Premier, kopacz tu. A to jest tutaj ciekawa. Olbrach chyba z Czeszyna to też jest. Elbo poseł. Olbrach, no jest. Chyba on to jest. Siwy z brody. Chyba on to jest. No jest taki znany. No. On zawsze tam wysoko. I zawsze ma pewne, a to jakiś tam certyfikat.
Kiedy to jest? Łukaszu, zadzwoń mi kiedy do tej Krzysztofowi, ogólnopolsko-rowerowo. No to dobra, zadzwoń mi. Albo puść to do Zynka na czołowiską stronę cyklistów, że coś takiego jest. Na Hanaberg jeździ. A to już z tego nic nie wiem. Robią ludzi w koniach. To już też z tego nic nie wiem. Tu jest wtorek, piątek, a tam jest środy do piątek. A jak się stąd wyjeżdża? Prosto przez Babczynę się tu jedzie trochę. Przeczyszczamy tu przez taką łączkę przejeżdżoną przez...